Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, chyba tajemnicą żadną nie jest, że lubię niemiecką linię wolnych, tych brzydkich takich niszczycieli. I oto pojawia się Żółwik MK1 w sklepie. Chciałbym w tym materiale wam przedstawić wady i zalety, które no, wnioskuję po danych i na podstawie doświadczenia troszeczkę grałem tymi wolnymi niszczycielami i nawet podoba mi się gra nimi. Jakie on ma wady i zalety, to zaraz wam powiem. Najpierw ceny. Normalny czołg kosztuje 143 zł, później 240 jest zestaw z trzema dodatkowymi przedmiotami, czyli to jest konkretnie, zaraz, 7000 zł. No, dobra, nawet tego nie czytajmy, bo zazwyczaj i tak się kupuje czołg, prawda? No więc wejdźmy do WOTA. Czekajcie, teraz jest porównanie tutaj do porównania. Trzeba wam opowiedzieć troszeczkę, jak ten pojazd się plasuje, czy on jest warty zakupu. Niestety jest bardzo zła rzecz tutaj w nim, mianowicie słaba penetracja. Nie wiem, czy to jest do przeżycia. Przy losowaniach na dole będzie to bardzo ciężkie do przeżycia, ponieważ ja uważam, że jeżeli macie wolny pojazd, to powinien on mieć dużą penetrację po prostu. I tak czołgi, większość się tak ustawi, że nie będziecie mogli przebić, ale chociaż, nie wiem, no musi być bardzo dobra celność, bardzo dobra penetracja. Czy tutaj tak jest? Zaraz się przekonamy. Najpierw obejrzyjmy sobie go, tu jest podgląd pojazdu. No ta penetracja jest tak słaba, że wręcz się zastanawiam, czy go kupić. Pewnie wypada, no powinienem go mieć w garażu, ale jeszcze się troszeczkę pozastanawiam. Muszę zobaczyć na WOTReplay z kilka bitew. A przede wszystkim pamiętajcie, że na początku, jak się gra jakimś pojazdem, zwłaszcza opancerzonym, to wyniki zawsze są lepsze, bo ludzie za bardzo nie wiedzą, są tak zaskoczeni, nie wiedzą, gdzie strzelać i no, one są lepsze. Po 2-3 tygodniach sytuacja się wyklaruje. Tak wygląda Żółwik. Podobny do Tortoisa, nie ma bardzo wielkiej wady Tortoisa, czyli tutaj Weekspotu na górze. Pancerz sobie zaraz obejrzymy. Najpierw te kąty. Zwróćcie uwagę, że tutaj pancerz również nie jest prosto, tylko to jest troszeczkę pod kątem. Ja wiem, że może niewiele, ale to robi robotę czasami. A jeszcze do tego tutaj opuszczenie lufy dojdzie. Tak więc tak wygląda. Jest piękny, jest po prostu piękny w swojej prostocie. Kto widział na żywo Tortoisa, ten wie, o czym mówię. Teraz zobaczmy pancerz. Słuchajcie, z pancerzem wcale tak źle nie jest. Mianowicie tutaj mamy 254, czyli potrzeba, jak widzicie, 265, żeby to przebić. Tu jest już niestety gorzej, 233, tutaj 223, no i największym X-Potem oczywiście będzie płyta dolna. Tutaj jakieś 200 mm spokojnie nam starczy do przebicia tego, prawda? Natomiast nie ma największej wady, czyli wady, którą mają wszystkie, absolutnie wszystkie oprócz Badgera, czyli zarówno 6, 7, 8, 9 i jeszcze AT-15A, czyli mają tutaj garnek jakiś, jakieś takie karabiny tu zamontowane, tutaj tego nie ma. Jest jakiś niewielki, zobaczcie, rzeczywiście na zielono, ale no, nie będzie na pewno aż tak bardzo prosto tu trafić. Góra to 44,5 mm, czyli całkiem fajnie, bo tutaj potrzeba było potężnego działa, żeby to przebić pod takim kątem. I co mamy jeszcze ciekawego? No z boku 152 mm, to jest fajnie, to znaczy, że jeżeli on będzie miał wychył działa troszeczkę w bok, to o te stopnie możemy sobie ten pojazd odchylić. No niestety dupka jest mięciutka, czyli 101, a tutaj to już w ogóle się nie mówi, 76. Dobra, zobaczmy sobie porównanie w grze, czyli może tak, do porównania. I po tym od razu też dam wam jakiś film z przykładową bitwą, coś tam znajdę na WOT Replays pewnie, no bo nad zakupem troszeczkę się jednak muszę zastanowić. Wziąłem 3 czołgi do porównania, TS-5, AT-15 z wiadomego powodu i tutaj jest Żółwik. Tortoise jest tak na doskładkę, żebyście mogli zobaczyć, jaka przepaść dzieli ogólnie 9 i 8. Naprawdę w przypadku AT-15 i Tortoise'a jest to niby jeden tier, ale ogromna. Dobra, co nas interesuje? Średnie uszkodzenia. 330. Czy to daje nam jakiś fear factor? Niestety nie. 330 nikt się takich obrażeń bał nie będzie. W przypadku TS-5, oj, 400 to już potrafi zaboleć. Niestety penetracja jest tutaj bardzo podobna do AT-15A. I teraz pytanie, jak gra wam się AT-15A? No, wydaje mi się, że nie jest to jakiś tam super, hiper pojazd, prawda? No ludzie w ogóle się tego nie boją. Słomkę ma to cieniutką, po 230 wali, no to już jest w ogóle tragedia. Fear Factor AT-15 jest zerowy, chyba że uda nam się zdetrakować. Jak uda się zdetrakować, to przy jego szybkostrzelności już z tej gąski się nie podniesie. Dobra, średnia penetracja, tak jak mówiłem, 224, to jest malutko. Bo będziecie się często ścierać, nawet jak nie z 10, to z 9, bardzo opancerzonymi, wolnymi też, na przepychaczach i to będzie kiepska sprawa, naprawdę, z tą penetracją. A tutaj jeszcze tylko zerknę, bo jest, no właśnie, na goldzie jest zaledwie 253. To jest, słuchajcie, tragedia. To jest tragedia, czyli na goldzie żółw ma tyle, ile ma TS-5 na zwykłej pestce. No, troszkę mniej tutaj ma. A AT-15A to aż zerknijmy. 258. No, też nie ma za dużo. Dobra, jedziemy dalej. Szybkostrzelność. Szybkostrzelność nas obchodzi pod tym względem, czy możemy detrakować, trzymać na gąsce, czy nie. Jak najbardziej. 9,2. Super sprawa, ale TS-5 też może to robić, ma 7,36, to jest tak na granicy, no nie, to jest za granicą, to można to robić. Czas przeładowania, jak widzicie tutaj 6,52, bardzo szybko, słomka za AT-15 wiadomo, że robi lepiej. Ważna rzecz, prędkość obrotu działa, czyli to przesuwanie na bok, to jest ważne. 20,86, czyli najgorsze z wszystkich tych czołgów. Tortoise ma 27 aż tutaj, AT-15A 27, ten ma 20,86, TS-5 22,95. Bardzo ważna rzecz w przypadku żółwika, czyli jakie jest opuszczanie działa. O ile w tych pozostałych niszczycielach to opuszczanie jest duże, ale, moi drodzy, u góry mamy Weekspot, czyli jak wyjeżdżacie z zagórki, to tak naprawdę pokazujecie Weekspot i gościu wam w niego strzela. No więc opuszczanie w przypadku żółwia jest rewelacyjne i bardzo ważne, bo wtedy nie dość, że chowacie dolną płytę, to jeszcze nie pokazujecie przy opuszczeniu minus 10, to ten niby tutaj weak spot, on będzie schowany prawdopodobnie za tą płytą. Po prostu ten kąt będzie tak duży, że jego nie będzie widać. Wszelkie górki są wasze, czyli Himmelsdorf na górce, jak już tam dojedziecie oczywiście. Co tam jeszcze? Malinówka na górce, powtarzam, jak tam dojedziecie. To są na pewno atuty. Zobaczymy, jak z mobilnością będzie, no ale to za chwilę. Ograniczenie obrotu działa. Mega ważna sprawa w każdym niszczycielu, który nie ma ruchomej wieży. No więc jest tutaj dobrze. TS-5 ma 10 i to jest niedużo. AT-15 ma bardzo duży wychył, 25 stopni w każdą stronę, a żółwik ma dokładnie taką samą tą wartość jak Tortoise i to jest moim zdaniem wystarczające. To jest fajne, to jest przyjemne, czyli tutaj mamy na plus. Dalej, czas celowania. Wszystkie te czołgi mają bardzo dobry, oczywiście żółw ma troszeczkę gorszy, bo to mają 1,60, 1,70, 1,60, ale uwierzcie mi, 1,82 to jest spokojnie wystarczające, nie mam tutaj zastrzeżeń. Celność 0,35 oczywiście jest gorsza niż AT-15, ten ma aż 0,29, można to jeszcze zmniejszyć jakąś racją bojową i tak dalej. Aż zerknę, czy ja tutaj nie mam jakiejś, no nie, gaśnica jest i to, nie mam, myślałem, że to jest na wspomagaczu. Dobra. No, czyli mamy celne działo 0,35, to jeszcze nam zejdzie w dół do 0,34, 0,33. TS-5 tutaj jest gorszy, on celnego działa, jak wiecie, nie ma. No, Tortoise ma celność świetną. DPM, bardzo ważna sprawa w przypadku każdego czołgu, który jest wolny, za wolny, żeby się wychylać i chować i chce doić. No więc tu jest świetnie, bo jak widzicie z tych trzech pojazdów ma najlepszy DPM, mianowicie 3000. 3000 to jest świetnie. No, Tortoise ma więcej, 3500, ale tak jak mówiłem, tu jest przepaść między tymi pojazdami. Jedziemy dalej, żywotność to też jest ważne. Ma najmniej, 1400. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, uważam, że mogli dociągnąć to do AT-15, ale biorąc pod uwagę to, że Żółwik nie ma tego bardzo widocznego X-Potu u góry, to jestem w stanie przeboleć te 1400, chociaż z drugiej strony pojazd TS-5 masz 1500, a również no, w Weekspot trafić jest dosyć trudno, prawda? No także przydałoby się dociągnąć do AT-15, ale już tutaj nie mam aż takich problemów. Co do pancerza, to wartości suche tutaj no nie są miarodajne, bo TS-5 wiecie jaki kształt ma tego pancerza, on ma niby tutaj pokazane, że tylko 260, ale tam jest trudno przebić. AT-15 nie robi na nikim wrażenia, ma 228 zaledwie, do tego jeszcze X-Poty, tak jak mówiłem, z boku 152. A dlaczego u tego jest 101? Aha, bo wzięli z dupki. No dobra. Czyli wzięli z dupki. Na dupce jest 101, a tutaj jest 150. Okej. Czyli nasz pojazd, no już pancerz wam pokazałem, 254 to jest całkiem nieźle, Tortoise tutaj jest najlepiej usytuowany, wiadomo. No i mobilność, niestety mobilność, tak jak wszystkie te pojazdy, to jest słabizna. Czyli 13,33 to jest najlepszy wynik w ogóle z tych i lepszy od Tortoise'a. Co nam to da? Da nam to prawdopodobnie o wiele szybsze, no może nie o wiele, przesadziłem, ale da nam to szybsze poruszanie się w trudnym terenie, plus jechanie pod górkę również szybciej. Co więcej, prędkość maksymalna 20 km na godzinę, to nikogo nie dziwi, to jest taka... To jest taka wartość wspólna dla całej tej linii, czyli 20 do przodu, 10 do tyłu. Prędkość obrotu niezmiernie ważna i o dziwo ma nawet lepszą prędkość obrotu niż Tortoise. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Uważam, że 23,99 to jest całkiem spoko. Zwłaszcza, że mamy jeszcze wychył działa. Ja wiem, że każdy tu by chciał więcej, ale no nie przesadzajmy. To jest całkiem nieźle. Tutaj więcej ma TS5, ale on słabo działo obraca. Dalej. Maskowanie. Maskowanie nawet się nie będę na tym skupiał, bo jest nieistotny dla tych pojazdów. One nie mają być zamaskowane, tylko grają zazwyczaj w pierwszej linii. Zasięg widzenia, szalenie istotna rzecz. 370, czyli taki sam jest jak wszędzie. No i jaki werdykt można wydać? Wezmę podgląd pojazdu. Słuchajcie, no dla mnie prawdopodobnie jest to pojazd, który muszę mieć w garażu, ale czy poleciłbym go, jeżeli ktoś w ogóle nie ma premki albo chce jakąś premkę sobie kupić do zarabiania? Absolutnie nie. Nie róbcie głupoty, ja wiem, że jak wyrzuci ten pojazd na 7, na 6, no to naprawdę ciężko będzie mu coś zrobić, ja to wiem. Ale uwierzcie mi, że jeżeli chcecie zarabiać dobrze, to wolny, tak wolny pojazd z małą penetracją nie jest dobry. Po prostu nie jest dobry. Jeszcze nie wiem, jaki tu jest, nie wiem, czy ja tu mogę sprawdzić, ile pestka kosztuje, czy nie, musiałbym go może kupić. Szkoda, że troszeczkę większej alfy on nie ma. No Fear Factor bardzo znikomy będzie, 330 jak daje. Natomiast no jeżeli ktoś lubi tą linię, to myślę, że jest to pojazd dosyć specjalny ze względu na 10 stopni opuszczania lufy połączone z brakiem właściwie, no bo no niby coś tu wystaje z boku, ten włazik, ale myślę, że on, zwłaszcza jeżeli będziemy na górkę wjeżdżać, on będzie schowany, bo to wtedy będzie tak z 10 stopni, to będzie no dosyć nisko. Kawałeczek go widać, ale nie demonizowałbym tego. No trzeba będzie to sprawdzić, trzeba by było to przetestować. Także jeżeli ktoś lubi tą linię, lubi Badgera, Tortoisa, no bo AT-15 to pewnie mało ludzi lubi. Czy tam AT-7, kurczę, no niestety. No to wtedy tak, ale nie traktujcie go, a jak ktoś w ogóle nie ma pojazdu premium, no to już naprawdę nie polecam, bo spotkacie bardzo opancerzone czołgi i nie przebijecie nawet goldę, bo 250 penetracji na goldzie to jest naprawdę niedużo. To jest bardzo, bardzo mało. No, nagadałem się. Teraz niestety muszę wyskoczyć, załatwić sprawy w mieście, ale spodziewajcie się bitewki jakiejś, no, w przeciągu tam 2, 3, 4 godzinek. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.